Hej, witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl. Mam na imię Mateusz i dziś zajmiemy się smartfonem. Tak jak zapowiadałem, będzie to MyPhone Duo Smart. Zapraszam do oglądania. Smartfon Duo Smart jest to drugi w kolejności smartfon tego polskiego producenta. Drugi pod względem wydajności, drugi pod względem ceny. Choć różnica do samego iPhone'a Next, który można powiedzieć jest flagowcem tego producenta, jest niewielka, bo to niewiele ponad 100 zł. Duo Smart kosztuje 649 zł. No i sprawdźmy, czy nie lepiej dołożyć do Nexa, a lepiej kupić samego Duo Smarta. Czym charakteryzuje się ten smartfon? No przede wszystkim tutaj wyglądem jest troszeczkę inny niż w samym Nexie recenzowanym całkiem niedawno na portalu wideotesty. W Duo Smarcie ta bardziej podoba mi się ta klapka, jest chropowata, perforowana. Smartfon jest troszeczkę szerszy. Nie jest tak uwydatniony ten 8-megowy aparat, chociaż to nie jest taki sam 8-megowy aparat jak w Nexie. W Nexie, jak wiadomo, mamy tam dedykowaną optykę, zresztą taka sama jak była w iPhone'ie 4S. Całość spasowana jest całkiem przyzwoita, choć to zwykły plastik. No może się wydawać, że te smartfony iPhone'a są dość nudne, aczkolwiek należycie zrobione. Może zdejmijmy tą klapkę. Co znajdziemy spod spodu? Bateria 1800 mAh, całkiem przyzwoita, smartfon wytrzymuje 24 godziny takiego, można powiedzieć, zmożonego działania. W stanie czuwania może nawet wytrzymać tydzień, no ale to wiadomo, w smartfonie nie o to chodzi. Mamy tutaj dwa wejścia na kartę SIM, no i wejście na kartę SD do 32 GB, wspomniany przeze mnie aparat i głośnik. Tak mniej więcej by się prezentował MyPhone. Jeżeli chodzi o klawisze, mamy tylko, tak jak w Nexie, z prawej strony przycisk odciszania i zgłaśniania smartfona oraz przycisk włącz, wyłącz, zablokuj, odblokuj. Na samej górze znajdziemy tutaj wejście na jack 3,5 mm oraz wejście na kabel micro USB. Przejdźmy może do samego smartfona, ale zanim zaczniemy omawiać tutaj system, zatrzymamy się jeszcze troszeczkę na ekranie, ponieważ mamy tutaj IPS-owy ekran o rozdzielczości 800x480 i przekątnej 4,3 cala. Wydaje się to dość rozsądna wielkość ekranu i ta rozdzielczość już mogłaby być troszeczkę większa. W Nexie była większa i to faktycznie widać, jeżeli chodzi o te dwa telefony, ale jakiejś tam różnicy wielkiej nie mam. Tutaj w Duo Smarcie mamy około 240 pikseli na cal, więc nie ma jakiejś tam wielkiej tragedii. Ale co najważniejsze, nie zastosowano tutaj tego szkła jak w Nexie znowu. To będzie takie mini porównanie, Dragon Trail, ale zwykłe szkło Gorilla Glass i trzeba przyznać, że jednak Gorilla Glass na tym Dragon Trailu z tym Dragon Trailem wygrywa, a z racji tego, że bardzo fajnie palec po prostu przesuwa się po szkle Gorilla Glass, jest bardzo dobra percepcja na dotyk i tutaj absolutnie nie mamy nic do zarzucania. Jeżeli weźmiemy sobie jakiś, powiedzmy, kluczyk, możemy sobie pojeździć po tym ekranie i żadnych absolutnie rysek nie znajdziemy. I to się chwali. Jeżeli chodzi o wydajność, no to tutaj wydajność mamy zdecydowanie gorszą niż w samym Nexie. Mamy tutaj dwurdzeniowy procesor o taktowaniu 1 GHz, oparty na Cortexie A9, a ten procesor to jest MediaTek MT6577, do tego 512 MB RAM i procesor graficzny PowerVR SGX 531, czyli dość popularny. Popularny procesor graficzny montowany w tych budżetowych smartfonach. Z wydajnością nie jest najgorzej. W samym benchmarku AnTuTu smartfon osiągnął ponad 8000 punktów, 8461, no przy 13000 Nexa, więc tutaj jest dość duża różnica. Ale może włączmy sobie na przykład jakąś grę, The Trigger, powiedzmy, 2, tak samo jak to testowałem w Nexie. Zobaczycie, jak to działa. Z góry mówię, że na full detalach niestety gra się wysypuje, wychodzi do pulpitu, ale na low
spokojnie da się grać i nie ma jakichś tam specjalnych ścinek. Zresztą zaraz zobaczycie. Ekran nie jest jakoś tam specjalnie... Czy ekran właściwie jest podatny na zabrudzenia. Musiałem go przyczyścić chwilę. No i może pyknijmy sobie jakąś tam misję, żebyście mogli zobaczyć. Może troszeczkę przybliżę, żebyście więcej widzieli. Kąty widzenia? Niezłe. Tak, na ekran IPS-owy niezłe. No i zobaczmy, jak się gra. Widać małe ścinki. Co tu się dzieje? Jak widzicie, gra się dość przyjemnie. Okej, nie będziemy dalej tutaj męczyć telefoniku. Może jeszcze przejdźmy do odpalania plików PDF-owych. I doku. Zobaczycie, jak to się wczytuje. Ok, tutaj mamy wyżej pasek. Mam nadzieję, że to dobrze zobaczycie. No i wydaje się wczytany. Więc jakiś tam, powiedzmy, z 5-megowym plikiem dokumentowym nie ma żadnych problemów. Przejdźmy może jeszcze do samego aparatu. Może zróbmy jakąś zdjęcie poglądowe. Autofokus działa. Zdjęcie zrobione. Jeszcze raz. Oczywiście zdjęcia będziecie mogli zobaczyć na portalu wideotesty.pl. Tam wrzucę poglądowe fotki. Jak widzicie, nie najgorzej. Aczkolwiek, tak jak mówię, pełne jakieś tam ziarno, jakieś niedoskonałości zobaczycie w pełnym rozmiarze na stronie. Przejdźmy jeszcze do samej muzyki. Oczywiście mam kilka MP3-ek wgranych swoich. Tylny głośnik gra dość cicho. Słychać troszeczkę drażniące wysokie tony, ale nie jest najgorzej. Można powiedzieć, że Next i Duo Smart grają tak samo. Wielkiej tam różnicy nie widziałem i nie słyszę, że tak powiem. Warto wspomnieć, że smartfon posiada wzmacniacz Yamaha. Jeżeli podłączymy poprzez Bluetooth na przykład jakiś tam głośnik, no to wtedy podobno lepiej to gra. Ja niestety nie mam głośnika Bluetooth na miejscu, nie mogłem tego do końca zweryfikować, no ale przyjmijmy, że tak może być, chociaż nie bardzo wiem, nie bardzo w to wierzę, o, że tak powiem, ale być może będę miał możliwość. Jeżeli chodzi o system, Android 4.04, dość stary, dość leciwy, zważywszy, że już wszyscy czekamy na premierę w swoich smartfonach Androida 4.4, czyli mamy praktycznie 4 wersje starsze, 4 wersje tak starsze. Wyrzucono tutaj przeglądarkę stokową, włączono Operę Mini, zainstalowano Operę Mini. Może zobaczmy, jak to działa. Wejdźmy na stronę wideotesty.
Mamy też launcher nowa. Ostatnio ktoś mi powiedział, że to nie jest nakładka. No oczywiście, że to nie jest nakładka, to jest launcher. Nakładka. Jak widzicie, strony szczytują się dość przyzwoicie, szybko. Nie będzie to tym razem długa recenzja. Wszystko, co było powiedziane w Nexie, tutaj też można powiedzieć, powtórzyłem. Zdecydowane plusy urządzenia to właśnie ekran z szkłem Gorilla Glass. Nie najgorszy aparat, nie najgorsza muzyka. W miarę komfort korzystania. Pograć też pogramy. No boli tutaj niestety Android 4.0. No może jakiś update wyjdzie. Ale widać, że znowu producenci usiedli nad tym oprogramowaniem i trochę tam podubali. I to się zdecydowanie chwali. Mamy oczywiście jeszcze radio, mamy jeszcze kompas, widżety pogodowe, przeglądarkę plików. No i to ogólnie wszystko. Tak by wyglądał MyPhone Duo Smart. Czy warto kupować Duo Smarta, czy warto kupować Nexta? Szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że Next lepszym jest zdecydowanie lepszym smartfonem i warto chyba dołożyć tą stówkę i kupić coś lepszego, zważywszy właśnie na ten aparat, na nowsze już oprogramowanie. Co zamieniłbym, jeżeli chodzi o te dwa smartfony? No to przede wszystkim Gorilla Glass przeniósł na Nexta i ewentualnie na odwrót. Jednak ta Gorilla Glass lepiej mi pasuje, właśnie zważywszy na tą percepcję na dotyk. Po prostu działa to zdecydowanie lepiej. Okej, to by było w sumie na tyle. Dzięki za obejrzenie tej recenzji. Zapraszam Was na stronę wideotesty.pl. Tam będą zdjęcia, moja pisana recenzja. No i zapraszam do komentowania, subskrybowania kanału. No i do następnego razu. Trzymajcie się, hej!